Hej, chcę poruszyć dzisiaj temat, który jest trochę drażliwy, bo chcę powiedzieć o tym, żeby być nienormalnym. Może nie w sensie, żeby być wariatem, ale żeby nie popadać w przeciętność, żeby nie robić to, co... To nie jest dla dzieci. Powiedzmy, żeby mieć swoje zdanie, a niekoniecznie słuchać tego, co społeczeństwo ci mówi, co masz robić, co ci nauczyciele mówią. Oczywiście oni w wielu sprawach mają rację, ale w momencie, kiedy słyszysz o tym, bądź normalny, nie rób tego, bądź normalny, zachowuj się normalnie, to mi się w głowie pojawiają pewne wątpliwości, bo jak patrzę na historię i patrzę na osoby, które osiągały duże sukcesy. Mówiąc duże sukcesy, mam na myśli chociażby takiego Kolumba, który był na tyle nienormalny, że wsiadł w statek i popłynął nie wiadomo gdzie. To nie było normalne. Ja mówię o takim Elonie Musku, który wymyślił sobie, że wyśle ludzi na Marsa. Jak słyszę powiedzenie, niektórzy się tak zachwycają powiedzeniem "Only sky is the limit", że tylko niebo jest ograniczeniem. Otóż, jeśli tak myślisz, to ty się ograniczasz, bo widzisz, taki Musk pomyślał sobie, nie, dla mnie niebo nie jest wcale ograniczeniem. To są dopiero nowe możliwości. Żeby nie było tak, że wszystko jest na hura i że absolutnie wszystko można zrobić, wszystko można osiągnąć, to też nie jest tak, bo wiadomo, każdy ma swoje ograniczenia fizyczne albo psychiczne. Niemniej, niedawno jedna dziewczyna napisała mi taki komentarz, że to, co ten koleś tu powiada, to jest takie mydlenie oczu, bo nie każdy może być milionerem. Powiem ci, że potem sobie wyobraziłem, jak mydlę ręce mydłem i komuś mydlę oczy, że nie każdy może być milionerem. No, bardzo ciekawe podejście tej dziewczyny. Tak, nie każdy może być milionerem, bo gdyby wszyscy byli milionerami, to... No wiesz, no jest to teoretycznie możliwe do osiągnięcia, ale żeby zostać milionerem, to trzeba coś w tym kierunku zrobić. I to nie jest tak, że każdy będzie milionerem, bo te osoby, które się same dorobiły tych milionów, to były nienormalne osoby. To były nienormalne osoby, które pracowały po kilkanaście godzin dziennie, które robiły takie prace, jakich się nikomu innemu nie chciało robić. To byli nienormalni ludzie. Popatrz na najbogatszych Polaków. Solosz kiedyś sprzedawał świece, znicze przed cmentarzem. Czarnecki kiedyś zaczynał od tego, że no, robił coś całkiem nienormalnego, bo czyścił kanalizację, bo nikt nie chciał tego robić, a on się za to wziął. To było całkiem nienormalne. Kto by chciał takie rzeczy robić? Przecież to jest nienormalne. Jeśli interesują cię tego typu rzeczy, ludzi, którzy osiągali duże sukcesy, zobacz, co oni robili. Najbogatszy też w swoich czasach Sam Walton. Nawet jak już był niezwykle majętny, dalej robił nienormalne rzeczy, bo wchodził do nowego sklepu, wyciągał miarkę i mierzył, co tam jest, i sprawdzał, jak to może wszystko usprawnić. Nie kupował jachtu i nie pływał tym jachtem, jak teoretycznie niektórym się wydaje, że tak powinien się zachowywać milioner czy miliarder. No, zachowywał się od początku do końca nienormalnie. To jest tak, że swego rodzaju normalność ustala nam społeczeństwo, tak? Mówią nam nauczyciele, mówi nam prasa, media, rodzice, co powinno być normalne, jak ty powinieneś się zachowywać. Oczywiście wiele z tych rzeczy jak najbardziej mają rację, ale jak dla mnie nie mają racji na przykład w tym, że wymawiają nam, że my mamy pójść do pracy i pracować, mamy pójść na dobrą uczelnię po to, żeby potem dostać dobrą pracę, żeby pracować na etacie. Widzisz, ja akurat mam do tego podejście takie, że to jest całkowicie nienormalne. Oczywiście nie weź sobie tego za wymówkę, że aha, bo on powiedział, że nie mam iść na studia, to nie pójdę. To nie jest tak. To ma rację bytu wtedy, kiedy ty masz już swój własny biznes, bo wtedy ci studia nie będą potrzebne. One ci się mogą przydać, ale nie będą potrzebne. Ale jak popatrzysz na najbogatszych, popatrzysz na Billa Gatesa, popatrzysz na Zuckerberga, oni chodzili na doskonałe uczelnie, ale w momencie, kiedy założyli swoje własne firmy, zrezygnowali ze studiów i zajęli się firmami. Tak samo kiedyś słyszałem historię o nienormalnym chłopaku, piłkarzu. Chłopak miał
nie pamiętam, 16 czy 17 lat, genialnie grał w piłkę i zgłosiła się do niego drużyna piłkarska z zachodu i zaproponowała mu no, pracę u siebie, tak, żeby grał w ich drużynie. I wielka dyskusja była między rodzicami, nauczycielami, co by tu zrobić, bo przecież no, szkołę trzeba skończyć. Trzeba skończyć, rozumiesz? Trzeba być normalnym, trzeba szkołę skończyć. I wiesz, ja na to patrzę, zresztą ten chłopak podjął słuszną decyzję, czy rodzice, bo patrzę na to w ten sposób. Szkoła czy studia przygotowują cię do tego, żebyś ty sobie w życiu poradził, żebyś miał po prostu z czego żyć. Żebyś miał wiedzę, dzięki której zarobisz pieniądze, dzięki której się utrzymasz. A skoro ten chłopak, mając 16 czy 17 lat, doszedł do takiego stanu, że już był w stanie się utrzymać, bo mu zaproponowano milionowy kontrakt, to on no, tak naprawdę nie potrzebował tego chodzić do szkoły, tego wykształcenia. Kiedyś opowiadałem o... No, wiesz, wykształcenie w każdej chwili można zdobyć, nie trzeba chodzić za tym do szkoły. W momencie, kiedy masz czego innego się utrzymać. Kiedyś opowiadałem wam o tym niemieckim miliarderze, który mając 15 lat powiedział rodzicom, już miał założoną firmę, sprzedawał duże ilości komputerów i powiedział swoim rodzicom, że on do szkoły nie będzie chodził, bo szkoda mu czasu. No i tak zrobił. Rodzice musieli nieźle pokombinować, co by tu zrobić, żeby mógł nie chodzić do szkoły, bo to było teoretycznie karalne. Ale widzisz, dobra, zaraz wyjdzie na to, że zachęcam do tego, żeby nie chodzić do szkoły. Nie, słuchaj, wiedza jak najbardziej jest potrzebna, ale to nie chodzi o to, że masz robić to, co ci inni nakazali, że ty masz chodzić do szkoły po to, żeby zdobyć wykształcenie, żeby dopiero pójść do pracy. Nie, ty według mnie powinieneś myśleć przede wszystkim o tym, co zrobić, żeby mieć takie życie, na jakim ci zależy i żebyś jeszcze mógł z tego się utrzymać, bo to wcale nie chodzi o to, żebyś był akurat milionerem. Możesz być, chociaż oczywiście nie wszyscy mogą być, bo to jest kwestia działania, robienia coś w kierunku tego, żeby... Nawet nie chodzi o to, żeby być milionerem, ale nawet kwestia... odniesienia sukcesu w sporcie. Kiedyś opowiadałem o Phelpsie, który jest wielokrotnym mistrzem olimpijskim w pływaniu. I to jest pan, który jest zdecydowanie nienormalny, patrząc z punktu widzenia przeciętnego śmiertelnika. Bo ten pan, kiedyś czytałem o tym, że przez 3 lata, okej, zdobył mistrzostwo olimpijskie, po tym jak zdobył to mistrzostwo, przez 3 lata nie opuścił ani jednego treningu. Ani jednego treningu, gdzie treningi miał praktycznie codziennie. Żadnych imprez, żadnych przyjemności, dlatego, że chciał to powtórzyć. I to jest dla mnie dopiero sztuka i to jest dopiero bycie nienormalnym. Bo jest masa rzeczy, która będzie ciebie rozpraszać, która ciebie rozprasza. W młodym wieku uroki życia, imprezy. Z wiekiem są inne rzeczy, które nas rozpraszają, ale widzisz, to jest wszystko kwestia twojej determinacji, kwestia twojego zawzięcia i kwestia tego, żeby nie patrzeć, co ludzie powiedzą na twój temat. Ja w tym momencie jestem też zdecydowanie nienormalny, bo nagrywam jakieś filmiki na YouTube'a. Przecież to nie jest normalne. Przecież normalni ludzie takich rzeczy nie robią. Normalni ludzie też nie jeżdżą nie wiadomo jakimi samochodami, tylko sobie kupują Skodę Octavię czy Fabię, tak? Jadą na wakacje do Zakopanego, a nie gdzieś tam siedzą nie wiadomo gdzie w świecie. Powinienem wymyślić inne słowo jak bycie nienormalnym, bo bycie nienormalnym kojarzy się... ma złe skojarzenia. Ale okej, jeszcze pokażę ci przykłady inne. Bo zauważ też, że osoby nienormalne w cudzysłowie fizycznie też mają troszkę inne osiągnięcia. Popatrz na naszego najbardziej znanego koszykarza, który gra w NBA, taki łysy pan. Gdyby on był przeciętnego wzrostu, miał powiedzmy 1,75 m, no to w tym momencie jest zwykłym, normalnym człowiekiem. Nie ma szans na to, żeby... Znaczy ma szansę, ale było mu o wiele trudniej osiągnąć jakieś większe wyniki w NBA. Więc bycie nienormalnym
daje nam większe możliwości. Możesz popatrzeć też na co niektórych polityków czy przywódców narodów, którzy są niewielkiego wzrostu. Na przykład u nas jest prezes, który rządzi krajem, który no, można znaleźć, poczytać, jakiego on jest wzrostu. Ja znam dużo osób, które są niewielkiego wzrostu i przez to, że no, jest to przeciwieństwo takiego koszykarza, są w rozmaity sposób przez ludzi może nie krytykowani, ale no, mają gorzej, tak, z racji wzrostu. I znam parę takich osób, które będąc niskiego wzrostu, o wiele bardziej starają się w życiu, żeby pokazać ludziom, że aha, a jednak ja dam radę, albo ja to potrafię zrobić lepiej. Możesz popatrzeć też na... Okej, to akurat jest zbyt drastyczny przykład takiego... ludzi nauki typu Einstein, który miał ogromny iloraz inteligencji, ale widzisz, normalny człowiek powinien mieć iloraz w granicach 100 i, no i to jest norma. I teraz psycholog może ci powiedzieć, który robi ci badanie iloraz inteligencji, że ty masz iloraz inteligencji 100, więc ty się do niczego nie nadajesz. Będziesz zwykłym, przeciętnym człowiekiem. Ale to wcale nie jest tak. Oczywiście, jeśli masz iloraz inteligencji tam powyżej 120, masz szansę na to, żeby osiągnąć o wiele więcej w życiu, ale to też w praktyce wygląda tak, że osoby, które mają bardzo wysoki iloraz inteligencji, nie radzą sobie w życiu. Kiedyś opowiadałem o takim panu, który ma największy iloraz inteligencji na świecie, że nawet akurat Amerykanin ma tak wysoki iloraz inteligencji, że nawet nie ma do końca badań, które są w stanie określić, ile to ma, bo podają psychologowie, że ma prawdopodobnie powyżej 200, ale nie są w stanie, nie ma już takich testów, żeby były w stanie to sprawdzić. I ten człowiek nie jest w stanie się po prostu dogadać z normalnym człowiekiem, bo na takich poziomach abstrakcji funkcjonuje i pracuje jako ochroniarz po prostu w klubie. Więc no, zdecydowanie ten pan według standardów społecznych jest nienormalny. Dobra, po co ci o tym wszystkim mówię? Mówię ci po to, żebyś naprawdę zaczął się krytycznie przyglądać temu, co widzisz w gazetach, co ci tam piszą, jak ty powinieneś się zachowywać, co powinieneś robić, żebyś analizował to, co ci mówią autorytety, nawet to, co ja ci mówię. Ja nie uważam się za żaden autorytet, ale trzeba mieć swoje myślenie. To, że ktoś ci mówi, że masz się tak zachowywać, że masz tak robić, to wcale nie znaczy, że ty masz faktycznie tak robić. Bo to, co w Polsce powiedzmy jest normą, to niekoniecznie jest w Stanach, niekoniecznie jest w Czechach, niekoniecznie jest w Rosji. Więc trzeba po prostu mieć swoje własne myślenie i jak dla mnie, okej, ja mam takie dziwne podejście do życia. Ja patrzę na rozmaite rzeczy, które ludzie robią i zastanawiam się, jak to zrobić inaczej. Więc to jest zdecydowanie nienormalne. Więc ja bym cię zachęcał, jeśli chcesz osiągać duże sukcesy w życiu, albo w ogóle chcesz osiągać sukcesy w życiu, żebyś zastanawiał się, co możesz robić inaczej, o, na tej zasadzie. Nie na zasadzie nienormalnie, bo wiem, że to wiele osób może źle odebrać. Inaczej. Jak to można zrobić inaczej? Żebyś przyglądał się temu, co usłyszysz, temu, co zobaczysz, temu, jakie są nakazy, zakazy, jak to można zrobić inaczej. To nie chodzi o to, żeby obchodzić prawo. Absolutnie nie. Ja mam nadzieję, że ktoś wymyśli odpowiednie słowo, które mi nie przychodzi do głowy, jak to zrobić inaczej. Więc podsumuję to w ten sposób. Bądźmy nienormalni, albo te osoby, które chcą osiągać sukcesy, bądźmy nienormalni. Dziękuję. Do usłyszenia wkrótce.